jednym miejscu, o jednym czasie spotkała się grupa ludzi, którym o to samo chodzi. Po prostu o to samo chodzi. Nie chodzi nam o jakiś tam rozgłos czy coś. Chcemy zostawić pewien ślad. Choć wielkość dzieła sztuki nie jest miarą jego wartości, obraz o powierzchni 10 metrów kwadratowych musi wzbudzać zainteresowanie. Kilkunastu malarzy związanych z Kazimierzem Dolnym postanowiło zapełnić ogromne białe płótno postaciami ze sztuk Szekspira. Może nie byłoby w tym nic szokującego, gdyby nie pomysł, by akcję szekspirowskich dramatów umiejscowić na tle kazimierskich kamieniczek. A co ma Szekspir do tego? Co ma Szekspir do Kazimierza? Bo naprawdę to nikt nie wie, gdzie żył Szekspir, nikt nie wie, kiedy się urodził, nikt nie wiadomo, gdzie on po prostu tworzył w Kazimierzu. Zawsze się możesz, słuchaj, wycofać, jeżeli ci to wiesz, że jesteś nieprzygotowany. Ja doskonale wiem, gdzie się urodził Szekspir i doskonale wiem. Nie, my tworzymy pewną historię Szekspira, nie znano. To na balej coś Szekspira. Ale co, Macbetha? Ofelię. Ja nie znoszę takich... No to na mamy chcesz, no Boże, no to cokolwiek. To Szekspir ode mnie, kurde. Ale Szekspira by się trochę przydało, nie tylko krzywa. To byście z tym Szekspirem wyskoczyli, no chorzy jesteście ludzie. Ale gdybym wiedział, to bym w ogóle nie malował tego. No. Nie, bardzo pięknie namalowałeś, tylko teraz trochę Szekspira. Powinniśmy się rozumieć, żeby się nie pobić za mocno. A jak to? Nie wiem, czy to się nie skończy jakąś wielką awanturą, ponieważ... Jak Państwa jeszcze nie było, z samego rana przyszedł Piotrek Fąfrowicz i mówi to wszystko będzie dobrze, tylko słuchajcie, co ja mam do powiedzenia. No, każdy mógłby to spokojnie powiedzieć. Jak ich nie będzie, to ja będę w nocy przychodził i swoje rzeczy domalowywał tam. Dobra. Na przykład. A może oni też to zrobią? Nie, chodzi o to, żeby to wszystko się przenikało, bo tak to będą takie kolaże. Każdego powinno być widać z osobna, a zarazem, żeby to była jedna taka ciekawa, nierozerwalna całość. To jest nie dla mnie nie do przyjęcia na razie taka płaszczyzna oddzielona, że to musi jakoś przenikać. Tak, tu jest Grodasz, ale to jest może Grand Canal w Wenecji, może inny kanał, wiesz, ale to jest Grodasz. Ujście tu jest Grodarza do Wisły, tu gdzieś będą jakieś wysepki. Tak? Tu będzie już Wisła się pięknymi błękitami mienić na dole. Już tu będzie mostek antyczny. Dzisiaj wybraliśmy sobie ten ruch tych działań. Ja robię pojedynek Hamleta i jakąś Ofelię na murach klasztoru. O, tak mniej więcej to wygląda. Plus kumoszki z Windsoru, które będą się przyglądały pojedynkowi Hamleta. Tu będzie taka pielgrzymka schodząca z góry. Tutaj, jak Państwo widzicie, jest początek zamku, baszta. Jest zejście wąwozem w dół. Happening trwał kilka tygodni. Artystów było 18. Niczym muzycy w orkiestrze jazzowej, każdy osobno, ale przecież jednak razem, malowali, sprzeczali się, godzili i ukradkiem co nieco domalowywali sobie nawzajem. Codziennie przybywali malarze tutaj. Jak słyszeli o tym wszystkim, co się dzieje, codziennie każdy, jeden, dwóch malarzy, wczoraj jeszcze trzech doszło ostatniego dnia. Hamlet znalazł się tutaj na pierwszym planie, w tej klasycznej pozie z czaszką Yorika. Natomiast u jego stóp płynie potok, w którym znajduje się Ofelia. I Ofelia już nie pójdzie do klasztoru, bo już jest utopiona. Nad tym wszystkim się unosi Szekspir jak żywy, malowany przez Sienkurskiego. Nad nim korona. Wyraz naszego szacunku dla tego wspaniałego pisarza, ale na koronę rzuca się ogarnięta rządzą władzy Lady Macbeth. Jest to jedyna, jak dotąd mi znana, Szekspirologia malowana, inaczej mówiąc antologia
szekspirowska, ponieważ pojawiają się sceny z wielu sztuk, nie zawsze czytelne, niektóre są w domyśle, należy dostrzec pewne niuanse, pewną atmosferę nawet. Nie chodzi o dosłowność, nie takie było założenie i malarze jak gdyby podjęli to. Prawdopodobne, żeby ktoś ten obraz kiedyśkolwiek zniszczył, żeby on będzie żył swoim życiem i w tym obrazie jest nieprawdopodobna energia zebrana. Poczuliśmy się jakby, Andrzej Siemiński powiedział, czułem się jakbym wrócił na pracownię na akademię. Wspólne malowanie, zapach terpentyny, narkotyk. Ja jestem zachwycony tym wszystkim. Jest to rzecz nie mająca precedensu. Jest, wymaga nowego spojrzenia. Nie da się tego z niczym porównać, nie ma żadnych odniesień. Jest to coś zupełnie nowego. I należy się do tego nie tyle przyzwyczaić, ale jak gdyby pisać oczyma. Nie stracił obraz indywidualnego charakteru poszczególnych artystów. I pod tym względem jest to sukces. Jest to tyle sukces, wiecie Państwo, że my na co dzień solidnie ze sobą konkurujemy. Jest to szczególnie tu w Kazimierzu widoczne, ponieważ jest to malutkie miasteczko, gdzie wszystko jest widać, gdzie rynek jest taką dużą sceną i każdy, kto tam wychodzi, to czuje się tak, jakby miał swoje właśnie 5 miejsc. I to jest piękne, że się jednak udało połączyć środowisko codziennie połączalne. Teraz obraz będzie wędrował po Polsce, a może i dalej? Pojawił się jeszcze pewien problem. Cóż, trzeba go było jakoś wynieść. I do domu? Daj to góry. Daj do góry. Idzie. Powoli. Ciągnąć tutaj.